Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty, w którym przedstawiam wstęp do modułu złożeń w programie FreeCAD i w tym odcinku omówimy sobie wstępnie to, jak działa, jak wygląda, z czego składa się moduł A2+, który dostępny jest, że tak powiem, w podstawowej wersji programu FreeCAD i również przedstawię to, co zrobić, jeżeli tego modułu A2+ w posiadanej przez Was instancji FreeCAD nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o to stanowisko, wrócę tutaj do mojego kanału i do playlist, które mam. To stanowisko zostało kiedyś zamodelowane w programie SolidWorks. Z racji tego, że kontynuujemy serię ze sprzęgłami i to, że zapowiedziałem, że kwestie związane z wydrukiem 3D będę tutaj pokazywał za pomocą, czy też przy pomocy programu FreeCAD, to zbudowałem od zera to stanowisko właśnie we FreeCADzie po to, żeby po pierwsze przygotować Wam tutoriale z modułu złożeń, po drugie, jeżeli byłyby trudności zamodelowania tych elementów, jeżeli ktoś by chciał poćwiczyć, one jak widać zresztą zostały zamodelowane w sposób uproszczony, można korzystać z tych tutoriali, które są odnośnie tego stanowiska wykonane w programie SolidWorks, ponieważ tak naprawdę będziecie w stanie na podstawie tych informacji odbudować ten model i je zrobić. Gdyby wystąpiły trudności, napiszcie w komentarzu, z jakim detalem jest problem i wtedy ja pokażę tutorial, jak to zrobić. Natomiast pokażę krok po kroku, nie w tym odcinku, a w następnych, jak wykonać te złożenia i podzłożenia, które tutaj widzimy za pomocą modułu A2+. Dzisiaj sobie omówimy podstawę, jak to działa, z czym się to je, jakie są wady, zalety, które dotychczas udało mi się tutaj już znaleźć i mniej więcej sobie tutaj w ten sposób wejdziemy właśnie w moduł złożeń. Natomiast cóż, więcej to resztę dowiecie się tutaj z tej playlisty i z tych informacji. Jak wiadomo, w kolekcji sprzęgło Oldama i będziemy to sprzęgło Oldama właśnie tutaj robić we FreeCADzie i po kolei wszystkie elementy tego sprzęgła będę modelował w programie FreeCAD. No, już mam przygotowane część tych sprzęgieł, części do tego sprzęgła i będę pokazywał krok po kroku, jak to zrobić, jak potem wychodzi wydruk, jak to działa, tak jak to było ze sprzęgłem membranowym. Dobrze, zatem teraz przechodzimy już do sedna sprawy i teraz tak, FreeCAD dostępny jest na oficjalnej stronie, przejdziemy sobie może na oficjalną stronę programu FreeCAD i jak sobie przejdziemy, to mamy tak, wersję, przejdziemy sobie do sekcji ściągania, mamy wersję wydane stabilne 0.19.3, ale oprócz wersji stabilnej mamy wersję deweloperskie i ja taką wersję deweloperską mam aktualnie ściągniętą w wersji 0.20 i w tej wersji deweloperskiej 0.20 moduł A2+ jest, a przynajmniej powinien być w standardzie. Czasami różnice są między wersją Windowsową FreeCAD a wersją Linuxową FreeCAD, dlatego jeżeli by się okazało, że na przykład chcecie z tym moim odcinkiem tutaj sobie zobaczyć, jak to wszystko działa i nie macie tego modułu, no to wtedy sobie go musimy doinstalować. I mamy takie narzędzie jak dodatek, menedżer dodatków. Przechodzimy sobie do tego menedżera i tutaj mamy całą listę dodatków, które możemy sobie do naszego FreeCAD'a doinstalować. I na chwilę obecną, jak sobie teraz przełączę na zainstalowane dodatki, mam dwa. Dodam jeszcze, że ten moduł A2+ złożeń moim zdaniem jest to jeden z najprostszych modułów, co ma pewne, też ma pewne zalety i wady z tego powodu. A oprócz tego doinstalowałem sobie moduł elementów złącznych, śruby, nakrętki, podkładki i tak dalej, po to, by ułatwić sobie tutaj pracę z nadawaniem tych połączeń śrubowych, które widzicie tutaj w tym złożeniu. I teraz i w momencie, jak sobie klikniemy ten dany moduł, to w momencie, kiedy ten odcinek przygotowałem, miałem wersję tego A2+ 0454B, instalacja 2 marca 2022. I warto tutaj zwrócić uwagę na informacje przekazane od autorów, mianowicie, że są znane pewne problemy z tym modułem i które rzeczywiście się ujawniają. O tym również pokażę Wam, będziecie widzieć, na czym te problemy pojawiają i mniej więcej powiem Wam, jak sobie z tym poradzić. Oczywiście inne moduły złożeń, jeżeli ktoś byłby ciekawy, również będziemy tutaj wałkować u mnie na kanale i spróbujemy wszystkie dostępne moduły złożeń, które są w ten sposób na różnych złożeniach, różnych konstrukcjach sobie prześledzić i dzięki temu będzie łatwiej wywnioskować, który jest, że tak powiem, najprzyjemniejszy dla użytkownika w zależności od tego, czego potrzebuje. I co? Omówimy sobie po kolei, jakie są tutaj narzędzia w tym module
i co tutaj się dzieje, na co on nam pozwala, na co nam nie pozwala. Od razu powiem, że to, co najbardziej mnie uderzyło w momencie przygotowania tego złożenia, to to, że nie mamy tutaj narzędzia do pomiaru odległości, przynajmniej nie udało mi się go odnaleźć na chwilę obecną. Natomiast oczywiście są inne narzędzia w innych modułach, które pozwalają nam pomiar tych odległości, więc nie jest to aż tak znowu taka bolączka, bez której nie da się żyć. Także jest to oczywiście do przejścia, aczkolwiek moim zdaniem bardzo fajnie by było, żeby chociaż jakaś prosta linijka, prosty pomiar odległości było od ściany do ściany, od osi do osi. Myślę, że to byłoby wystarczające w większości przypadków. I teraz tak. Pierwszy przycisk, który tutaj mamy, to dodawanie części albo złożenia. Jak widzimy tutaj w tej konstrukcji, którą przygotowałem, mam złożenie, które jest złożone z trzech podzłożeń. I teraz, jak widzimy, dzięki temu wszystko zostało w tym module zrobione. Widzimy, że możemy sobie tworzyć podzłożenia i te złożenia importować do złożeń wyższego rzędu. Natomiast jest tutaj wtedy druga wada uwidoczniona, mianowicie łatwo wtedy gubią się wiązania. Pokażę Wam to później, co się dzieje, jeżeli właśnie pracujemy na podzłożeniach. Nie udało mi się jeszcze znaleźć takiego problemu, który wystąpiłby w momencie, gdy przebudujemy sobie części i nie mamy podzłożeń w danym złożeniu, mamy same części i przebudowujemy te części, wtedy, że tak powiem, jeszcze problemu z gubieniem wiązań nie miałem. Natomiast jeżeli mamy złożenia, w jakimś podzłożeniu jakąś część zedytujemy i odświeżymy później tą naszą konstrukcję, niestety wtedy te wiązania się potrafią zgubić i no cóż, musimy te wiązania wtedy skasować, nanieść je od nowa, co niestety troszeczkę może przeszkadzać, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę FreeCAD'a nie będziemy używać do budowania nie wiadomo jak bardzo zaawansowanych złożeń, bo potraktujmy to po prostu jako program hobbystyczny czy do prostych zastosowań, gdzie mimo wszystko tutaj będziemy w stanie sobie i tak bardzo fajnie z tym poradzić. Kolejny przycisk jest to import z innego pliku. Akurat z tego jeszcze nie miałem okazji korzystać i teraz ten przycisk mamy tutaj do odświeżania naszego złożenia. O co chodzi? Załóżmy, że chcieliśmy wprowadzić jakąś zmianę. Powiedzmy, poskładaliśmy sobie nasze złożenie, okazało się, że gdzieś tam się w jakimś wymiarze pomyliliśmy i składa się nie tak jak powinno. Gdzieś jest na przykład jakaś kolizja, gdzieś jest jakiś za duży luz, chcemy to sobie dopasować, pomyliliśmy się w wymiarze średnicy. I wtedy przechodzimy sobie do tej części, zmieniamy wymiar, wchodzimy do naszego złożenia, klikamy sobie odświeżenie, wtedy nam program przebudowuje. No i właśnie widzimy tutaj sytuację taką, kiedy zgubiło wiązanie i usytuowało mi tutaj troszeczkę inaczej zespół wałka, który tutaj widzimy. I w takiej sytuacji, jeżeli taki problem się znajdzie i chcemy sobie na przykład przesunąć nasze złożenie, czy zorientować w jakiś inny sposób względem naszego jakiegoś punktu odniesienia, wtedy korzystamy tutaj z kolejnego narzędzia, jak poruszaj zaznaczonym obiektem. I wtedy pojawia nam się układ taki współrzędny, dzięki czemu możemy sobie tutaj naszym złożeniem w tym przypadku w różny sposób tutaj manipulować, przestawiać go, dzięki czemu będziemy mogli go również tutaj poprzestawiać tak, aby wrócił on na swoje miejsce. No i w takiej sytuacji, z racji tego, że te wiązania niestety już nie działały, muszę je sobie skasować. No i teraz, jak dojdziemy do przycisków związanych z wiązaniami, to ten wałek tutaj umieścimy sobie w odpowiednim miejscu. Ja go tutaj na razie jeszcze troszeczkę przestawię drugim przyciskiem, który sobie teraz nacisnąłem. Move the selected part under constraints. To jest typ manipulacji danym obiektem, czy częścią, czy złożeniem, ale w sposób taki, że respektuje wiązania. I teraz patrzmy, mamy tutaj platformę ruchomą, która zresztą, jak zobaczycie sobie z tych nagrań tego stanowiska, jak ono pracowało, jeżeli tego nie znacie, to ono będzie się tutaj poruszało tylko względem osi X, jak widzimy. Tu jest szpilka, której tutaj nie dodawałem do tego złożenia. I żeby to zasymulować, korzystamy właśnie z tego narzędzia, które umożliwia poruszanie danym obiektem, ale respektuje narzucone wiązania. Klikam sobie ten przycisk, klikam sobie to złożenie i po prostu puszczam sobie przycisk myszki i poruszam myszką. I w ten sposób widzimy, jak to pracuje. Mimo że poruszam w różnych kierunkach myszkę, nawet kręcę sobie ją w koło, to i tak to złożenie porusza się tylko względem narzuconych wiązań, które zostały przeze mnie tutaj nadane. Natomiast jeżeli bym użył tego przycisku, zaznaczyłbym to ten obiekt i
złożenie, bo oczywiście mimo, że ja zaznaczę ten element, a on należy do podzłożenia płyty ruchomej, to i tak, jeżeli sobie to zaznaczę, to ja będę wtedy poruszał tutaj całym tym moim złożeniem i w ten sposób sobie mogę tutaj popsuć. W momencie, jak teraz to odświeżę, powinno się ładnie złożyć. Tutaj akurat problemu z przebudowaniem nie było, w tym przypadku problem z przebudowaniem wystąpił, pomimo, że było wiązanie cylindryczne i wiązanie styczności. Natomiast teraz co mogę powiedzieć, kiedy jest mniejsze ryzyko wystąpienia tych problemów? Wtedy, gdy prawdopodobnie, ponieważ tutaj jeszcze, tak jak wspomniałem, nie miałem tego okazji przetestować, jeżeli mamy wszystkie części w jednym złożeniu, wtedy prawdopodobnie tego problemu nie będzie. Kolejny przycisk duplikowania części, duplikowania obiektów, tak naprawdę niezależnie od tego, czy mamy część czy obiekt. Załóżmy, że mamy ten nasz wałek i chcielibyśmy zrobić jego kopię, no po to, żeby na przykład wstawić sobie go tutaj, gdybyśmy go nie mieli. No to zaznaczamy ten nasz obiekt, bez względu którą część, bo i tak on widzi jakby całe złożenie. Klikam sobie ten przycisk i mam obok kolejną kopię tego elementu, który sobie mogę gdzieś tam wstawić w pożądane przeze mnie inne miejsce. Kolejny przycisk, który tutaj mamy, to konwersja części do modułu A2+. Na początku nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi, ale bardzo szybko się przekonałem, gdy właśnie chciałem sobie uprościć życie i chciałem wstawić sobie te elementy złoczne, śrubki, nakrętki, podkładki. Sposób generowania jest w jakiś sposób tam wykonany, także jest po prostu wygenerowany obiekt. I co się okazuje, że jak my sobie ten element złoczny wstawimy tutaj, to jak zaznaczymy sobie powiedzmy dwie powierzchnie, to wtedy ten moduł podświetla nam te przyciski, które umożliwiają nadanie złożeń. Czyli albo mamy tutaj równoległość osi względem siebie, albo wiązanie osi do osi, czyli koncentryczności, tak, ażeby to ładnie jedno w drugie tutaj weszło. I wtedy, jeżeli sobie mamy ten część tego fastenera wygenerowanego i zaznaczymy sobie jego powierzchnię, on tego wtedy nie widzi. I w takiej sytuacji klikamy sobie ten nasz element złączny i klikamy sobie ten przycisk, żeby nam przerobił do tego modułu jakby A2+. I wtedy możemy te wiązania nadawać. Czyli gdyby wystąpiła taka sytuacja, że importujecie sobie jakiś tam plik i chcecie w złożeniu go wstawić, ale się tego nie da, po prostu program nie wykrywa tych złożeń, wtedy musicie tutaj skorzystać z tej funkcji konwersji. Kolejny przycisk to jest edycja zaimportowanego pliku czy też obiektu. Na przykład mamy tutaj złożenie tego zespołu, no to jak sobie kliknę, to otworzy mi instancję tego złożenia, gdzie będę sobie mógł teraz tutaj w tym złożeniu majstrować, mogę sobie tutaj w nim teraz kombinować i coś w nim przestawiać, no i mogę sobie przycisnąć kolejny przycisk, jeżeli już moje, że tak powiem, prace nad tym złożeniem zakończyłem, zamyka mi ten plik, wraca do ostatnio otwartego pliku, no i wszystko jest. Kolejny przycisk to jest definicja wiązań, czyli po prostu to, co mamy tutaj na pasku, widzimy w tej postaci, czyli wszystkie możliwe wiązania, które będziemy sobie omawiać. Tutaj mamy edycja wybranego wiązania, czyli jak sobie wybierzemy na przykład jakieś wiązanie, możemy sobie wprowadzić zmiany, odwrócić kierunek, sposób jego usytuowania, odległość, odwrócenie, także mamy tutaj kilka możliwości, z których po prostu najłatwiej będzie, jeżeli sobie potestujemy, posprawdzamy. No i tutaj mamy jakby odświeżenie wszystkich wiązań, przebudowę tych wiązań. No i w ten sposób łatwiej możemy tutaj sprawdzić ewentualnie, czy wszystkie wiązania są prawidłowo nałożone. Kolejne to mamy kasowanie wszystkich wiązań, czyli sobie zaznaczę płytę ruchomą, nacisnę sobie ten przycisk, no i wszystkie wiązania, które są na tą płytę nadane, ulegają skasowaniu. No i w tym momencie, jak sobie teraz ten znany, już omówiony przeze mnie narzędzie klikniemy, to już widzimy, że tych wiązań faktycznie nie ma i płyta sobie lata jak chce. Dobrze, no to teraz lecimy sobie po kolei, omówimy sobie tutaj wiązania. Tu mamy wiązanie bardzo proste, punkt do punktu. Raczej nie wiem, czy często używane narzędzie, nawet jeżeli korzystamy z profesjonalnych CAD-ów, aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, że mamy punkty konstrukcyjne czasami nałożone na jakichś powierzchniach, może dzięki czemu możemy sobie narzucić jakiś lokalny układ współrzędnych, czy w jakiś sposób
bazy definiować i względem nich bazować czy też ustawiać detale, no to wtedy mamy tutaj taką możliwość skorzystania. Drugi narzędzie to jest punkt na linii. To jest bardzo ciekawe wiązanie, nie jest zbyt często wykorzystywane, jest to wykorzystywane wiązanie w nietypowych sytuacjach, kiedy mamy części, gdzie ich geometria nie umożliwia nam wprost nałożenie tego wiązania, czyli za bardzo, tak jakbyśmy zaznaczali dane części, chcieli nałożyć wiązania, ale nie do końca to będzie pracowało tak jak chcemy. Wówczas przygotowujemy sobie w częściach szkice, gdzie na przykład będzie punkt, będzie na przykład jakaś krzywa, po której ten punkt się ma poruszać i wtedy to wiązanie powinno taki problem rozwiązać, czyli jakieś suwaki, na przykład jakaś helisa, po której ma się poruszać, jakieś takie nietypowe rozwiązania, raczej rzadko używane, przynajmniej no, może w życiu potrzebowałem czegoś takiego z 3 razy, może 4. Kolejno, punkt na płaszczyźnie. To raczej takie typ wiązania pomocniczego. Kolejno mamy sfera w jakimś, powiedzmy, czy inaczej, bardzo logiczne, staw na przykład ludzki, abyśmy chcieli zasymulować staw kulowy, na przykład miednica, tego typu rozwiązania, to mielibyśmy tutaj coś takiego możliwego, albo przegub, który mamy w zawieszeniu samochodu, w osi napędowej samochodu, no na przykład tego typu rozwiązanie, prawdopodobnie byśmy mogli rozwiązać za pomocą tego wiązania. Kolejne wiązanie, okrąg do okręgu. Czyli w tej sytuacji jeden okrąg, drugi okrąg, tak jak w tej sytuacji, podświetla nam się to wiązanie, zaznaczamy, no i nam tutaj ładnie bazuje, powinno nam zabazować w jednej płaszczyźnie te okręgi, widzimy, że nam to fajnie tutaj w ten sposób zbazowało, no i nam to powędrowało, także mniej więcej tak to tutaj widać, przeniesiemy sobie ten obiekt po to, żeby go później jeszcze inny sposób usytuować. Kolejne wiązanie, które tutaj mamy, oś do osi, czyli właśnie na jedno z najczęściej używanych elementów, gdy mamy elementy cylindryczne, zaznaczamy jeden element, jedno, powierzchnię jednego elementu cylindryczną, powierzchnię cylindryczną drugiego elementu, ładnie nam się podświetla, pakujemy i nam się tutaj fajnie mieści. I ostatnie, jakie musimy użyć wiązanie, to zabazowanie tutaj do powierzchni, do którego za chwilę dojdziemy. Kolejne wiązanie to jest równoległość osi, czyli będą osie zawsze do siebie równoległe. Tutaj mamy kolejne wiązanie, czyli oś na płaszczyźnie równoległość, czyli właśnie ta sytuacja, gdy chcemy, aby dana oś w jednej płaszczyźnie zawsze leżała, czyli właśnie tutaj te przysłowiowe nożyczki, czyli jakbyśmy mieli elementy cylindryczne tych nożyczek, czy dowolne ich osie, które sobie możemy nawet jako konstrukcyjne elementy ustawić i będą nam się poruszały. Oczywiście możemy też to płaszczyznami zrobić. Kolejne wiązanie, oś prostopadła, czy też normalna do jakiejś powierzchni płaskiej, więc w tej sytuacji prawdopodobnie by nam to nie wyszło tutaj, bo nie mamy osi konstrukcyjnej, ale z ciekawości zobaczymy, co nam program powie, gdybyśmy chcieli coś takiego zrobić tutaj, czyli zaznaczam tą powierzchnię i to. I widzimy tutaj, czyli teraz musielibyśmy to lekko skrzywić, sprawdzimy, czy nam to zadziała. Przesuniemy tutaj nasz obiekt. Teraz za pomocą tego wiązania go lekko tutaj tą niebieską kropką obrócimy. OK, troszeczkę go tu jeszcze przesuniemy. No i sprawdzimy, czy nam tutaj prostopadłość tej osi tej powierzchni cylindrycznej względem tego ustawi. Nie zaznaczyłem teraz. O. I widzimy, że... A jest, dobra. Ustawiamy prostopadłość, no i faktycznie nam to ustawia. No to takie tutaj widzimy działanie. Za wiele możliwości tutaj nie mamy. Możemy odwracać sobie osie, sposoby, więc tutaj tyle możemy w tym wiązaniu sobie pozmieniać. Kolejne wiązanie tutaj mamy kąt nachylenia osi względem płaszczyzny, więc tutaj gdybyśmy chcieli sobie regulować nachylenie kątowe, to będziemy mogli to zrobić. Gdybyśmy coś takiego zrobili, dajmy sobie 45 stopni, bo będzie to dobrze widać, no i ładnie nam tutaj obraca, widzimy, jak to działa. Oczywiście kwestia kierunku będzie zależna od tego, jaką płaszczyznę wybierzemy odniesienia.
Kolejne to jest równoległość płaszczyzn. Kolejne wiązanie to płaszczyzna do płaszczyzny, czyli wspólne. I to jest na przykład bardzo dobre rozwiązanie, gdy chcemy sobie tą płytę do tej konstrukcji tutaj przywiązać. Czyli powiedzmy ta ściana na przykład zabazujemy na tej, nie zaznaczyłem chyba, jeszcze raz tu i tu. No i mamy pierwsze wiązanie na 0, akceptujemy i na przykład teraz ta powierzchnia robimy do tej powierzchni, akceptujemy, mamy to wiązanie gotowe. No i teraz jak sobie spróbujemy tym zmanipulować w ten sposób, no to już widzimy, że te wiązania, które nałożyliśmy, są tutaj przestrzegane i porusza się tylko według zadanej tutaj tej powierzchni. Tego kierunku. I kolejne wiązanie, które tutaj mamy, to mamy wiązanie, jeżeli chcemy kątowo powierzchnia do powierzchni ustawić. I ostatnie wiązanie, środek, wiązania środka masy, z czym jeszcze do tej pory za bardzo nie miałem okazji czegoś takiego użyć. Może kiedyś będzie okazja, nawet szczerze powiedziawszy chyba nie mam na razie pomysłu, gdzie mógłbym to wykorzystać. Może ktoś z Was coś zasugeruje w komentarzu. Ciekawy jestem Waszych pomysłów. W momencie, gdy nagrywam ten materiał, nic mi do głowy takiego nie przychodzi. Więc teraz zabazujemy sobie tutaj ładnie ten nasz wałek w tej części. Czyli powiedzmy, że zwiążemy sobie cylindrycznie to względem tego w ten sposób. I coś tutaj chyba mamy, zespół wałka, właśnie mamy wiązania i nam to nie puszcza, więc je kasujemy. Jeszcze raz wiązanie osiowe, odwracamy sobie flip direction, akceptujemy. No i teraz zaznaczymy sobie tą powierzchnię do tej powierzchni na 0 i ładnie mamy tutaj już element związany i w ten sposób budujemy sobie całe złożenie. Więc tak by to pokrótce wychodziło, jeżeli chodzi o ten moduł złożeń. Kolejne przyciski, które tutaj mamy, rozwiązuje wiązania, czyli przebudowuje również. Mamy tutaj automatyczne rozwiązywanie wiązań nałożonych. To znaczy, że jak nałożymy wiązania, to od razu widzimy, że ten detal po zastosowaniu wiązania nam się przebudowuje. Tutaj mamy odwrócić kierunek orientacji ostatniego wiązania. Kolejny przycisk tego struktura wygenerowana w pliku HTML, ale nic to na razie mi tutaj nie mówi. Nie korzystałem z tego, więc trzeba po prostu zobaczyć opis, ale no ale nie widzę nic tutaj, żeby się coś wygenerowało, więc nie wiem. Tutaj mamy przycisk konflikt wiązań. Jeżeli właśnie dostaniecie komunikat, że coś się źle przebudowało, źle związało, wówczas można sobie za pomocą tego narzędzia podejrzeć, jakie wiązanie ma ze sobą problem. Wtedy pojawi taki się komunikat z błędem. Potem mamy taki przycisk, dzięki któremu jesteśmy w stanie dojść do konkretnego złożenia. Załóżmy, że mamy jakieś złożenie, chcemy dostać się do jakiegoś elementu gdzieś tam poniżej, którego łatwo nie widać, widzimy jego część. Na przykład niech będzie ten wałek. I chcemy, aby on w obszarze roboczym pozostał sam jeden. Klikamy sobie ten przycisk, wszystko resztę znika, pozostaje tylko ten element. Gdy chcemy, żeby zostały dwa elementy, na przykład to złożenie i to złożenie, zaznaczamy sobie te dwa złożenia, klikamy, przepraszam, nie to, to. Wtedy znika nam główna konstrukcja, te elementy zaznaczone pozostają. Kolejny przycisk podświetla nam części, które są związane ze sobą za pomocą oznaczonego wiązania. Mamy tutaj listę wszystkich wiązań. Wybieramy sobie jakieś wiązanie, na przykład ta powierzchnia, wskazujemy sobie tą lupę i program nam podpowiada, które części są z tym związane. Podświetla nam tutaj, ale de facto na tym podglądzie, nie wiem, czy to jest kwestia wyświetlania, ale za bardzo to nie pomaga. Ale tu widzę, że jakaś podkładka z nakrętką się mi zawieruszyła. Ciekawe, skąd się ona tutaj pojawiła, jakiś błąd, którego nie zobaczyłem, albo przypadkowe coś. Więc mniej więcej tak to w ten sposób wygląda. Kolejne wiązanie do zmiany przezroczystości. Kolejne zmienia przezroczystość naszego złożenia. Mamy informacje, takie etykietki identyfikujące nasze części, nasze złożenia.
Potem, które mamy narzędzie, które przycisk, który pokazuje nam liczbę stopni swobody danego elementu, danego złożenia, części, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko się dowiedzieć, czy mamy prawidłowo związany nasz detal. Kolejnego przycisku jeszcze nie udało mi się do tej pory zidentyfikować i wykorzystać również tego następnego, czyli jeżeli mamy problem z identyfikacją części. Tutaj mamy generowanie informacji, no tylko na razie tutaj nic ciekawego się nie wygeneruje, ale mamy tutaj lepsze, ostatnie narzędzie, które pozwala na sporządzenie BOM-u. Oczywiście nie jest to taki BOM, jaki znamy z profesjonalnych rozwiązań, ale jak sobie naciśniemy, pojawia się taki komunikat, żeby oczywiście zapisać nasze złożenie przed wygenerowaniem części, klikamy tak. I mamy takie pytanie, czy chcesz, żeby przeszukać, czy też polecieć po wszystkich elementach naszego złożenia, włącznie z podzłożeniami? Jaki będzie miało to wpływ? Jeżeli klikniemy sobie nie, to wtedy widzimy tylko trzy tak naprawdę elementy, które biorą udział w naszym złożeniu. Wszystko się zgadza. Natomiast jak sobie teraz to skasujemy i przejdziemy jeszcze raz do naszego przycisku, ale teraz bierzemy tak, to wtedy przeleci po wszystkich naszych elementach i je wyświetli. Natomiast teraz taka ważna tutaj jest sugestia, uwaga z mojej strony, oczywiście podaję ilość też tych elementów, które występują, że jeżeli włożymy sobie z naszego fastenera modułu elementów złącznych część, ona tutaj jest niewidoczna. Natomiast, żeby sobie to życie ułatwić, jak przejdziemy sobie do nowej części, przejdziemy sobie do modułu elementów, powiedzmy chcemy jakąś standardową śrubę, niech to będzie ISO 4017, powiedzmy tak jak jest w naszym złożeniu, mamy dokładnie śrubę M6 razy 35, zwróćcie uwagę, że nawet możemy sobie wygenerować gwint, czasami czas generowania tego gwintu może troszeczkę potrwać, ale on jest rzeczywiście wygenerowany, jest nacięty. I teraz taką część można sobie zapisać. I powiedzmy przejdziemy sobie gdzieś tutaj i zapiszemy sobie po prostu, niech to będzie śruba, nie będziemy tutaj się bardzo rozczulać nad tym. Przejdę sobie teraz do zespołu konstrukcji i przejdę sobie z powrotem do A2 plus modułu i wezmę sobie wstaw część i wstawię sobie teraz tą śrubę. Otwórz, ona tutaj jest. No i teraz no niestety zostawiłem sobie ten gwint, dzięki przez to trudniej mi jest nałożyć wiązania, ale jak zaznaczę sobie część cylindryczną i na przykład powiedzmy, że sobie tutaj tak wstawimy tylko na próbę, ok, elegancko, akcept, niech tak sobie tutaj wisi i przejdziemy sobie teraz do wygenerowania naszego BOM-u, niech będzie, że wszystko, to w takiej sytuacji już ta śruba zostanie rozpoznana. Jeżeli sobie ładnie teraz te śruby nazwiecie normą w plikach, normą, danymi, jeżeli chodzi o wytrzymałość, o klasę takiej śruby, to wtedy ładnie to będzie podliczone łącznie z podkładkami, nakrętkami, tylko trzeba to zrobić tutaj właśnie w taki sposób, aby ta część była wygenerowana za pomocą tego fastenera i zapisana do pliku, a następnie wczytana do złożenia. I wtedy powinno to fajnie hulać. Dobra, napiszcie w komentarzu, bo tak, generalnie przeszliśmy przez te wszystkie przyciski złożeń i troszeczkę tutaj pokazałem, jak to działa, więc teoretycznie powinniście być w stanie takie złożenie wykonać. Gdyby się okazało, że jednak nie, to napiszcie, co jeszcze w tym przypadku, w tym konkretnym złożeniu tutaj pokazać i wtedy taki odcinek przygotuję. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o to złożenie, to użyłem tak naprawdę wszystko, co się składa, to z dwóch wiązań na krzyż, czyli wiązanie powierzchni do powierzchni oraz wiązanie cylindryczne. I myślę, że to są jedne z najczęściej wykorzystywanych wiązań również w takich profesjonalnych zastosowaniach. W szczególnych przypadkach oczywiście korzystamy z pozostałych wiązań. Mam nadzieję, że kiedyś będzie taka możliwość. I to by było, myślę, tutaj na tyle, nic mi więcej na razie do głowy nie przychodzi. Gdyby się okazało, ponieważ starałem się to, że tak powiem, szybko, żwawo mówić, żeby nie było to nagranie długie, nie wiadomo jak bardzo, gdybym się przejęzyczył, gdzieś pomylił, napiszcie sprostowanie w komentarzu, jeżeli coś takiego wychwycicie i jeżeli dotarli się do tego momentu, to też po komentarzach prześledźcie i sprawdźcie, co się tutaj, że tak powiem, wydarzyło ewentualnie, ponieważ, no, wiadomo,
Pora jest też późna, łatwo o pomyłkę w takich sytuacjach i można coś przeoczyć, coś źle powiedzieć, nawet nie mając tutaj świadomości do końca, że się coś takiego zrobiło. Także tyle, ja dziękuję za uwagę, no i zapraszam na kolejny odcinek.